Wita serdecznie Krzysztof Pyzia. To jest specjalna rozmowa dla portalu Kobrzeg24.pl, a także magazynu Kulturystyka i Fitness. Spot dla wszystkich. Już w piątek wielka gala walk boks K1 MMA, a ze mną jest wielokrotny mistrz świata, Polski i Europy w kickboxingu, a także organizator tej walki Józef Warchoł. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa i pozdrawiam. Może na początek wyjaśnimy, jakie są różnice tak pokrótce między boksem K1 a MMA. Gala sportu walki to nie tylko boks, to K1 i MMA. Oczywiście MMA to jest konfrontacja zespołu sztuk walki, to tak zwane mieszane sporty walki i tam jest judo, boks, karate, judo, zapasy, różnego rodzaju powiedzmy sporty walki, które są połączone odpowiednimi przepisami i nawet zawodnicy walczą w parterze, w stójce i oczywiście dochodzi do nokautów powiedzmy w parterze i w stójce, także no, jest to tak zwana sportowa patologia, jak to można określić najprościej. No, zasady są, wiadomo, już na tyle konkretne i to jest właśnie bardzo popularne. Z tego, co wiem, na gali pojawią się również gwiazdy. Zanim porozmawiamy o tych sportowych gwiazdach, to gwiazdy goście honorowi. Oczywiście, jak zwykle na galach boksu K1 MMA pojawiają się goście, akurat na tej gali pojawi się dwóch gości, to są tak zwane ikony lat 70. polskiego boksu. Będzie to mistrz olimpiński 76 roku z Montrealu, Jerzy Rybicki, który jest obecnie prezesem Polskiego Związku Bokserskiego i oczywiście jedyny polski mistrz świata amatorski 78 roku Henryk Szernicki. I najważniejszy wątek naszej dzisiejszej rozmowy, czyli gwiazdy, te walczące na ringu. 10 walk, jedna przedwalka. Powiem, że dwie walki w formule walk mieszanych MMA. Zmierzą się czołowi polscy zawodnicy. Trzy walki w formule K1, jedna w tajboksie i nie zabraknie oczywiście akcentu bokserskiego. Cztery walki bokserskie czołowych polskich zawodników w boksie. Wystąpią tutaj właśnie przed kobrzeską publicznością bracia Karepetianowie, którzy uprawiają boks i są właśnie z Kołobrzegu i trenują właśnie w klubie Fala Boksy Kołobrzeg. Więc oni też będą takim głównym akcentem tutaj odnośnie tych walk właśnie bokserskich. No właśnie, można powiedzieć, będzie taki lokalny wątek między Kołobrzegiem a Koszalinem. Tak, jeżeli chodzi o braci Karapetianów, to Sasa na przykład Karapetian walczył z Gracjanem Strzedzińskim dosłownie 2 miesiące temu. Ten pojedynek był bardzo wyrównany, bardzo emocjonujący na gali w Koszalinie 16 maja. Teraz 2 miesiące później będzie okazja do rewanżu właśnie i no, na pewno tutaj Sasanowi pomogą też ściany tutaj hali właśnie w Kołobrzegu. Jedą w swoje miasto i będzie okazja do rewanżu i myślę, że Sasan tutaj się postara też ten pojedynek wygrać. Na pewno ten pojedynek będzie stał bardzo na dobrym poziomie i bardzo będzie na pewno emocjonujący, bo zawodnicy sobie nie szczędzą powiedzmy ciosów, walczą bardzo konkretnie, typowo po boksersku i to będzie na pewno ciekawa konfrontacja. Natomiast jeżeli chodzi o Jakob Karapetian, będzie walczył z zawodnikiem Maciejem Tomczakiem, który reprezentuje Fight Club Koszalin, mój klub akurat. I tam na zawodach w Koszalinie Jakub wygrał. Nie był przygotowany Maciej Tomczak do tej walki, ale teraz powiedział, że zapowiada się srogi rewanż, więc w pojedynkach między Jakubem a Maciejem jest 1-1, więc okazja będzie teraz do rewanżu, więc te pojedynki będą stały na dobrym, bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o pojedynki w Formule K1, wystąpi tutaj też Robert Nowak, wielokrotny mistrz świata, mistrz Europy, człowiek też legenda, jeszcze walczący oczywiście, 33 lata, ale jeszcze z ringu nie pożegnał się z karierą sportową. Będzie miał okazję skrzyżować rękawice tutaj też z aktualnym mistrzem świata w lekkontakcie z KSP Seczno, z klubu od Piotra Siergodzickiego, który jest jego trenerem, znane nazwisko w Polsce, ikona powiedzmy kickbokserska.
I tutaj ciekawy będzie właśnie pojedynek, na pewno stał na bardzo wysokim poziomie, dwóch mistrzów świata tutaj zmierzy się na zasadach, oczywiście w formach walki full contact, kickboxing, wiesz, z pełnym kontaktem, także to jest ciekawe też bardzo konfrontacja tych zawodników. No i oczywiście na sam koniec walka, już taki można powiedzieć taki deser tej gali właśnie sportu walki, to będzie pojedynek o tytuł zawodowego mistrza Polski w formule K1, na zasadach K1, Rules to jest walka 3 razy po 3 minuty, to jest kategoria 75 kg i powiem, że będą też to właśnie czołowi polscy zawodnicy w tej kategorii walczyć wagowej. No i też taki niezły akcent będzie, ciekawa konfrontacja, będzie walczył zawodnik czarnoskóry, oczywiście ma nazwisko powiedzmy afrykańskie, ale jest Polakiem i jest mistrzem Polski też właśnie w formule K1 Rules, będzie walczył na tej gali właśnie w kategorii do 10 kg, także będzie to też atrakcja, że Murzyn, jak to mówią, z niepolskim nazwiskiem, ale Polak. Pamiętam, zeszłoroczna gala zgromadziła naprawdę sporą rzeszę widowni w kobrzeskiej hali Millennium. Tegoroczna, mam nadzieję, że nie będzie ostatnią. No, wszystko zależy od pogody i mam nadzieję, że no, tutaj kibiców nie zabraknie, bo Kołobrzeg jest dużym kurortem, można powiedzieć, takim powiedzmy letnim i tutaj dużo się sympatyków nie tylko z Kołobrzegu zjedzie, ale i też z okolicznych miejscowości, bo już o tej gali wiadomo już dosyć długo. I na pewno będą chcieli zobaczyć, powiedzmy, konfrontacje nie tylko boksu, nie tylko K1, ale właśnie najbardziej takie popularne właśnie mieszane sztuki walki, bo z Koszalina też się dużo kibiców wybiera, bo będzie walczył chłopak, który zawodnik, znaczy się Marek Kowalczyk, który będzie walczył w konfrontacjach MMA, walczył na Warszawie i on już, można powiedzieć, jest takim specjalistą, powiedzmy, w brazylijskim jiu-jitsu i już troszeczkę się obija, ma kilka walk straszonych z czołowymi polskimi zawodnikami. Tu będzie miał konfrontację z zawodnikiem z Sopotu, więc jest okazja też tutaj się pokazania, pierwszy raz tak, powiedzmy, blisko Koszalina, a jest to naprawdę dobry, silny zawodnik, mocny, powiedzmy, przyszłościowy. Będzie miał okazję się właśnie pokazać, no i także tutaj będzie też na pewno ciekawe konfrontacje, ciekawe walki, tu nikt sobie nie przyjedzie na luzie powalczy, tylko tu będzie naprawdę, można powiedzieć, spektakl, takie kołobrzeskie koloseum, jak to mówią, nazywam to teraz, bo różnego rodzaju sporty walki na określonych przepisach. I to mówił Józef Warchoł, główny organizator gali walk w Kołobrzegu, która odbędzie się już w piątek o godzinie 19. Bardzo dziękuję. Serdecznie Państwa zapraszamy na godzinę 19 w piątek. 3 godziny emocji, które na pewno nie zostaną zapomniane. Będzie się działo. Zapraszamy.